Niezbędnym warunkiem uzyskania dobrego produktu jest stała kontrola procesu produkcyjnego i badanie, czy proces jest prowadzony zgodnie z instrukcją technologiczną. Przyrządy pomiarowe umieszczone po bokach tablicy wskazywały technologiczny przebieg procesu. Kontrola przerobu, kontrola tempa została uchwycona w środkowej części tablicy sygnalizacyjnej i ujęta w 4 słupy świetlne. Każdy słup odpowiada innemu ogniwu potoku produkcyjnego, a wszystkie razem ilustrują tempo pracy całej fabryki. Pierwszy słup, godzinowy, to planowane tempo pracy. Poziom jego wskazuje, ile surowca planowano przerobić od początku zmiany. Słup ten jest napędzany elektromagnetycznie i otrzymuje impulsy od zegara matki. Robotnicy, technicy i inżynierowie, racjonalizatorzy, wprowadzajcie w swoich zakładach pracy scentralizowany system kontroli przebiegu produkcji.